W pierwszym ELO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbył się konkurs wiedzy o Sejmie. Zorganizowała go Wszechnica Sejmowa i poseł Sławomir Skwarek, a patronowała konkursowi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Uczestnikami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Łuków, czyli z okolic Łukowa. I myślę, że jest to młodzież nieprzypadkowa. Mam taką nadzieję, że interesują się prawem, ustrojem państwa, historią. I tych właśnie zagadnień też dotyczy nasz dzisiejszy konkurs. Dzisiejsze wydarzenie składa się z dwóch części. W pierwszej panie z Wszechnicy Sejmowej zapoznają uczniów z wiedzą na temat Sejmu, czyli architektura, gmach, ale przede wszystkim jako instytucja, czyli izba niższa naszego parlamentu. Wprowadzą też uczestników w proces legislacyjny, czyli bardzo szczegółowe i trudne zagadnienia, szczególnie dla uczniów szkół podstawowych. Drugim natomiast etapem będzie konkurs, czyli sprawdzenie wiedzy z poprzedniego etapu. Uczniowie będą rozwiązywali pytania przygotowane przez organizatorów. Myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, bo przecież mamy do czynienia z najważniejszym miejscem w Polsce, gdzie zapadają najważniejsze również dla nas decyzje i uczniom taka wiedza się należy. Mało tego, powiem, przyda się, a być może zachęci ich do tego, żeby w przyszłości też podjąć taką decyzję, aby wystartować w wyborach, bo przecież posłowie to nie są ludzie z kosmosu. Przykładem jest nasz poseł Sławomir Skwarek, który jest z naszej ziemi, wybrany przez nas i mam nadzieję, że ten konkurs pomoże uczniom też podejmować takie decyzje. No, dodam też, że historia naszego parlamentaryzmu ma długą tradycję, bo sięga XV wieku i jest no, oczywiście i burzliwa, i ciekawa. I dzisiejsze czasy są też podobnie, kiedy śledzimy wydarzenia z Sejmu. No, to mamy różne odczucia, ale mówi się, że Sejm jest takim odzwierciedleniem duszy narodu, jakimi jesteśmy obywatelami. Tak też obradują nasi wybrańcy. Konkurs wiedzy o Sejmie odbywał się w gościnnych progach pierwszego ELO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Z racji tego, że w naszym pięknym budynku mamy bardzo piękną aulę wykładową, zgłosił się do nas z prośbą pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Sławomir Skwarek, z prośbą o możliwość zorganizowania konkursu wiedzy o parlamentaryzmie. Oczywiście z ochotą przystaliśmy tu na tą propozycję i gościmy dzisiaj. Jest nam bardzo miło gościć uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łuków, którzy będą starali się tutaj wykazać jak największą wiedzą o naszym parlamentaryzmie. Pan poseł jest absolwentem naszej szkoły. Razem chodziliśmy, prawda, jest trochę starszy ode mnie, ale pamiętam go ze szkoły. W latach 80. obaj jesteśmy absolwentami pierwszego ELO imienia Tadeusza Kościuszki, także posłowi i absolwentowi się nie odmawia. Na teście najlepszą wiedzą o Sejmie wykazał się Dominik Świderski ze szkoły w Gołąbkach. Drugie miejsce zajął Daniel Dudziński, również uczeń z Gołąbek. Na trzecim miejscu uplasowała się Emilia Markiewicz ze szkoły w Aleksandrowie. Ale jest też nagroda dla wszystkich uczestników spotkania. Dzisiaj wszyscy są zwycięzcami, gdyż nagrodą dla uczestników jest wycieczka do Sejmu organizowana przez pana posła na Sejm Sławomira Skwarka. Wycieczka do Sejmu ma odbyć się 20 czerwca.